dobry. Dzień dobry. Pan Piotr Kolanowski z firmy Ferro. Czym się kierować przy wyborze nowoczesnej baterii umywalkowej? Pierwszym rzędzie jakością. Bateria umywalkowa ma nam służyć przez kilka lub nawet kilkanaście lat. Dlatego też musi być wykonana z wysokiej jakości materiałów. Podstawowym surowcem do produkcji korpusów baterii jest mosiądz. Materiał ten jest używany przez renomowanych producentów. Warto wybierać baterie, które są wyposażone w regulator ceramiczny. Zadaniem regulatora ceramicznego jest sterowanie przepływem wody, a więc wielkością strumienia, jak również regulacja temperatury poprzez mieszanie wody ciepłej z zimną. Bardzo częstym błędem popełnianym przy wyborze baterii jest niedobranie wielkości baterii do wielkości umywalki. Jeżeli bateria będzie zbyt mała w stosunku do wielkości umywalki, to w tym momencie woda wypływająca z baterii nie będzie wpadać do jej środka, ale spływać po ściankach umywalki. Dobrzy producenci baterii wyposażają swoje baterie umywalkowe w niezbędne do jej montażu urządzenia. Między innymi albo korki automatyczne, albo co jest nowością na rynku, korki klik-klak. Tylko za pomocą palca otwieramy i zamykamy korek w umywalce. Ponieważ zdecydowaną większość baterii wybierają kobiety, nie bez znaczenia jest design. Każdy z nas chce mieć w mieszkaniach coś ładnego, coś ciekawego, coś, co nie tylko spełnia swoje funkcje użyteczne, ale również jest ozdobą. Wiem z doświadczenia, że jeśli kupić za tanią baterię, to zwykle po kilku miesiącach się psuje. Renomowani producenci udzielają na swoje wyroby gwarancji. Czasami jest to 5, czasami jest to 7 lat. Nie warto kupować baterii, które mają gwarancję krótszą niż 5 lat. Również renomowani producenci nie wymagają od swoich klientów, aby w razie awarii jeździć z baterią do punktu zakupu w celu jej wymiany czy naprawy. W naszym kraju działa sieć około 80 serwisantów Ferro, którzy w razie awarii baterii, w razie jej uszkodzenia jeżdżą bezpośrednio do klientów i w ich domach naprawiają baterie. Bateria ma być piękna, ale i energooszczędna, a to oznacza, że ma zużywać mniej wody. Na co tu zwrócić uwagę przy wyborze? Mamy 3 serie baterii Verde Line, które są wyposażone w specjalne komponenty mające pomagać klientom oszczędzać wodę. Jednym z tych komponentów jest głowica ceramiczna Ferro Click, głowica, która posiada 2 stopnie otwarcia, a równocześnie wyposażona jest w system kontroli ciepłej wody. Dzięki temu klient oszczędza nie tylko wodę, ale również i energię, która służy do jej podgrzania. Drugim takim ważnym elementem w bateriach Verde Line jest perlator. Perlator w bardzo dobry sposób miesza wodę z powietrzem, napełnia strumień wody pęcherzykami powietrza, a jednocześnie ogranicza jej wydatek. Dzięki temu około 50% wody zostaje zaoszczędzonych. W skali roku przekłada się to mniej więcej dla 4-osobowej rodziny na około 520 zł oszczędności z tytułu zużycia tylko wody. Firma Ferro jako pierwszy producent w Europie Środkowo-Wschodniej posiada możliwość oznaczania swoich produktów etykietami Water Label. Etykiety te w sposób jasny dla klienta pokazują zużycie wody przez baterię lub natrysk przesuwny. Pamiętając zakamienione poprzednie baterie, zapytam, jak dbać o baterię łazienkową? A może nowoczesna bateria sama dba o siebie? Niestety nie ma takich baterii, które dbają o siebie. Regularne czyszczenie powierzchni baterii, nawet czystą wodą, przynosi bardzo dobre efekty. Baterie Verde Line wyposażone są w perlatory z systemem Easy Clean. Chodzi o to, że na końcu perlatora nie mamy standardowego metalowego siteczka, ale siteczko wykonane z silikonu. Dzięki temu nie musimy wykręcać perlatora w celu jego wyczyszczenia. Wystarczy przetrzeć go palcem lub zwilżoną szmatką w celu wykruszenia kamienia wapiennego. Natomiast jeżeli chodzi o głowice ceramiczne, tutaj możemy również we własnym zakresie po zakręceniu wody w instalacji w bardzo prosty sposób taką głowicę ceramiczną wymontować oraz wyczyścić. Wypłukać z różnych zanieczyszczeń. Dobrze jest robić to około raz w roku. Mój wybór, bateria Veneto Verde Line. Proszę powiedzieć, dobrze wybrałam? Bateria Veneto Verde Line to bardzo dobry wybór. Po pierwsze, stylistyka niesztampowa, ciekawa, nowoczesna. Po drugie, wyposażona w wysokiej jakości komponenty, które pozwalają na oszczędzanie wody. Bateria, która jest łatwa w utrzymaniu w czystości dzięki systemowi Easy Clean.
otwierając rączkę baterii, podnosząc ją do góry, wyczuwamy opór w pewnym momencie. Ten przepływ wody jest nieco ograniczony. Chcąc, aby przez baterię płynęło pełny strumień wody, musimy ten opór pokonać, podnosząc uchwyt dalej do góry i w tym momencie uzyskujemy pełny stopień otwarcia i wypływu wody z baterii. Dziękuję, panie Piotrze. Bardzo dziękuję. Bateria. Mały szczegół w łazience? Bardzo ważny. Ma być wygodna, oszczędna i miła w dotyku. Każde umycie rąk ma nas po prostu cieszyć.